Chłopaki mają mocne wejście, mocny debiut. Proszę bardzo. Witam, Dziki ATV Bieszczady. Jesteśmy w trakcie rywalizacji na kolejnej edycji bieszczadzkiego rajdu Tropem Żubra, który się odbywa oczywiście w osadzie Ostoja w Stęcznicy. No i co? I mamy jesień. Nasz rajd zalicza się do kwalifikacji, do klasyfikacji Pucharu Polski, Polskiej Ligi ATV. Jest to jedna z pięciu imprez, które się odbywają w Polsce. W tym sezonie jeszcze czekają nas dwie imprezy, które zamkną ten cykl. I myślę, że uda się to wszystko fajnie dopiąć. Ten sezon będzie kolejnym sezonem, który Polska Liga, mimo że COVID w tamtym roku próbował nam to pokrzyżować, ale w tym roku nam się to na pewno uda. Co się dzieje? Dzieje się tak na tym rajdzie, że w zasadzie dzięki temu, że rajd się odbywa w Bieszczadach i sam teren jest tutaj tak skonstruowany, że w tych warunkach, a w Bieszczadach prawie więcej niż przez pół roku, 7 miesięcy, 8 miesięcy, zawsze jest gdzieś mokro, co bardzo utrudnia samo przemieszczanie się, dlatego pomimo tego, że nasz rajd jest rajdem, który ma otwierać bramę do offroadu quadowego, zachęcać do jazdy na quadach, troszeczkę przymuszać delikatnie, drobnymi krokami do tego, żeby poznawać kolejne elementy technicznej jazdy górskiej. Jednak zaliczamy go do rajdów technicznie łatwych lub łatwiejszych, prostszych, bo same pieczątki, próby pieczątkowe nie są ambitnie trudne, ale sama kwestia wynawigowania ich i dojechania, bo również na tym rajdzie uczymy nawigowania. Nawigowanie to jest bardzo podstawowy element, bardzo ważny element w offroadzie quadowym i nie tylko quadowym. I pomimo, że jest to trochę uciążliwe, że nie wszyscy to lubią, ale jednak gdzieś tam daje to jakiś efekt kumulacji, że zawodnicy lepiej nawigują, lepiej się orientują w terenie, w topografii. I tak to polega. Jesteśmy jedynym rajdem w Polsce, który tak naprawdę wyznacza próby pieczątkowe bez trasy dojazdu. Czyli mamy sytuację taką, w której zawodnik dostaje grane punkty do nawigacji i musi je sam sobie odnaleźć, dojechać do nich, nawigować, odbić w karcie i tak naprawdę jest sam ze sobą z terenem. Nie ma żadnej pomocy związanej z trackiem, czyli tak zwaną trasą narzuconą przez organizatora w celu dojechania do pieczątek. Ścigamy się tutaj w trzech klasach. Cieszę się, że udaje nam się w Bieszczadach również zaprosić do rywalizacji najmłodszych zawodników, dlatego mamy klasyfikację Młodzieżowej Ligi Kwadowej, gdzie startują młodzi adepci do 16 roku życia.
Na tym rajdzie mieli do pokonania, czy do zdobycia 30 prób pieczątkowych. I cieszę się, bo wszyscy dojechali. Później mamy klasę Adventure, klasyczną klasę, która jest właśnie tym takim elementem otwierającym te arkana wiedzy kładowej. No i klasa Extreme. Wszystkie te klasy, szczególnie Adventure, jest klasą, która ma bardzo drobne elementy techniczne, niemalże niewyciągarkowe. Czasami ze względu na to, że jest po prostu mokro i ślisko, zawodnicy się asekurują, zabezpieczają wyciągarkami. A tak na ogół udaje się, że zawodnicy nie korzystają z nich. I dzięki temu ten rajd chyba jest taki ciekawszy, bo mamy nadzieję, że to wtedy jest tak naprawdę zdrowa rywalizacja sprzętu, właściwie rajdera, sprzętu, jego umiejętności, a niekoniecznie parametrów technicznych wyciągarek, ich mocy, długości lin i różnych takich innych patentów. No cóż, no wystartowało nas tutaj trochę, cieszę się. Rajd się staje coraz bardziej popularny, pomimo tego, że odbywa się o takiej porze roku jak wrzesień, to jednak, właściwie koniec września, to jednak jest mokro, dość chłodno. Przez cały tydzień mieliśmy raczej mokry, no padało po prostu zwyczajnie. No i było wesoło na trasie. Nie było dużych wypadków, w klasie Extreme mieliśmy jedną rolkę, ale skończyło się tylko na krzywej kierownicy, więc nie ma jakiejś takiej wielkiej tragedii. Zawodnikowi udało się dojechać do mety, ale już nie pokonywał dalszych prób. Także fajnie, bo został sklasyfikowany i jest wszystko ok. Więc cóż mogę powiedzieć, zapraszamy w Bieszczady, zapraszamy na nasz rajd, bo po prostu to jest takie miejsce, gdzie nawet kładem można wjechać do knajpy, a nie tylko wejść w brudnych butach, gdzie cały teren, gospodarze terenu, czyli osada Ostoja, jest miejscem, które niemal wszyscy kładowcy w Polsce znają i bardzo mocno utożsamiają się z naszym hobby, z naszym sportem i naszą zabawą na kładach. Więc cóż, jako ATV Bieszczady zapraszam w Bieszczady, a w imieniu Tomasza Kisiołka z Osady Ostoja zapraszam do Osady Ostoja na kolejne edycje naszego rajdu, a już w listopadzie widzimy się tego roku, czyli 2021, na Dzikowisku i już w innej, trochę skomplikowanej edycji mocnego maratonu kładowego. Pozdrawiam. Kolejki tutaj uzupełniają białko naszym zawodnikom. Stejki długo sezonowane. Jak ta pieczątka?
No akurat ciężka, próbowałem na kole, doszedłem do połowy, na sekundę się zatrzymał, potem go ciągnęło w dół, także na dół tak praktycznie na nafarcie, bo aż podskoczył na dole, ale wiedziałem, że jak przytrzymam hamulec, to spadnie w dół, także musiałem go puścić bez hamulców i się udało, że wszystko. Mamy chłopaków, którzy razem, ojciec z synem, startują w Adventurze już. Już nie w MLK-u. Niestety. Jak ci idzie z synem? MLK-u było lepsze. MLK-u było lepsze? 20 pieczątek i można kiełbaski. A tu trzeba tyrać. A jak z młodym ci się jeździ? 10. Świetnie. Świetnie? Dajecie sobie radę? Dajem. Mieliście jakieś trudności nie, w czasie? Nie. Ja widziałem, żeście się tam ślizgali. Te czasy minęły. A ten, jak w ogóle teren oceniacie? Może to młody się wypowie. Taki delikatnie mokry, ale nie jest źle. Tydzień temu było gorzej, jak padał deszcz. Teraz jest dobrze. Ukończył? Ukończył, ale co z tego, że ukończył, jak cały czas na kapciu. Niestety. Tak się zakończyło. A miało być inaczej. Gdzie dwa, gdzieś trzy, trzy. I o, tu. Widzę, że ci Bieszczady trochę pokonały moje opony. Trzeba zmienić opony. Błąd popełniłem, no i jak widać, była roleczka malutka. Malutka roleczka. No mała rolka, troszkę mało oleju, ale po drodze już wracamy i coś tam jeszcze zbieramy, co się da. Także jest super. Pozdrawiam wszystkich. Bieszczadzka banda pozdrawia. Chłopaki mylą pieczątki, bo mają z poprzedniego żubra. Dlatego trzeba na przyszłość kasować punkty z poprzednich rajdów. Tak? Nauczka na przyszłość. Kasować z poprzednich rajdów pieczątki. Mamy. Pierwszy raz pojechałem w Adventurze i powiem tak, użyliśmy raz tylko liny, cośmy wjechali do jakiegoś potoka przez przypadek, żadnej pieczątki, nie trzeba było się spinać linami. Bardzo łatwo było ogólnie, jak dla mnie, bo przeważnie jeżdżę w Extreme. Tylko wyjątkowo. Wyjątkowo dla kolegi Marka zrobiłem sponsor, po prostu poprosił mnie, żebym pojechał z nim. Trzeba pomóc, kurwa. Pojechałem, zobaczyłem jak jest w Adventurze, przeważnie był Extreme, nie? Także raczej później będzie dzikowisko Extreme. No, dzikowisko to widać. No, bo to tak. Ale tam będzie już też później, więc na pewno trasa będzie bardziej rozmokła. No, ja takie lubię. Także spoko, fajnie. Nie, fajnie. Ogólnie fajnie było. Cały czas była jazda.
pieczątki były bardzo szeroko rozmieszczone od siebie i były takie skupiska też w dużych odległościach, co pozwalało zawodnikom na nie dojeżdżanie jeden drugiego, nawet jak 5 osób wjeżdżało, to po prostu każdy podjeżdżał do osobnej pieczątki i nie korkowało się, nie? To było bardzo dobrym takim atutem, nie? Tutaj dla tego rajdu, bo zawodników było jednak trochę, wszyscy na hura ze startu ruszyli przy bramie. Tak, przy bramie się przykorkowało po prostu. Tak, ale ogólnie się porozdzielali. Dużo osób pojechało, część pojechało na środek, część na początek i część dopiero tam na koniec. Ja akurat pojechałem tam na sam koniec, nie? Tam gdzie jest Tyskowa, nie?